Rank jest pierwszy, łohoho. Ktoś tutaj chce pokazać, jaki to jest cool, co nie? Tak swoją drogą, jedna rzecz, która mnie bardzo nurtuje, jest to, że postacie z Nitro Karto dostały te maski Velo, ale maska Velo w trybie Adventure w ogóle nie istnieje. I to jest takie trochę śmieszne, że w Adventure Mode maski, w sensie postacie, które grają... Jak przykładowo gracie postaciami z Nitro Karta w trybie Nitro Fueled, w trybie Adventure, to backowe jest to, że maska Velo pojawia się w gameplayu, ale w Adventure Mode się już nie pojawia. I to jest takie wow. W ogóle ile tutaj jest Wumpasów? Nie dziwię się, czemu to się Clockwork Wumpa nazywa. W końcu tyle Wumpasów, to kurde każdy by chciał. Nawet ja bym szczerze spróbował owoce Wumpa. Tylko nie wiem, czy by czasem po niej nie dostałbym jakiejś biegunki czy czegoś. Biorąc pod uwagę, że nie wiem skąd, jakiego są pochodzenia. Gdzieś tam wyczytałem kiedyś, że niby owoce Wumpa to jest coś, jakiś owoc właśnie pochodzący z Australii czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to był jakiś wymyślony artykuł czy coś, ale wiem, że było to napisane, I guess. I tutaj byśmy w Nitro Karcie zdobyli bodajże zielony CTR, coś takiego, w sensie żeton byśmy dostali zielony. 53. Nice one. Change level. No dobra, to czas na Thunderstruck. I od razu powiem, że Thunderstruck za dzieciaka bardzo lubiłem. Mój znajomy nienawidził go, dlatego że padał deszcz i że ten poziom był troszeczkę polagowany, jeżeli chodzi o PS2. Z czym muszę się zgodzić, bo faktycznie ma momentami spadki framerate'u. I to jest tyle, co mogę wspomnieć odnośnie Thunderstruck. Albo Strack. A w Japonii poziom nazywa się Rainy Sky Circuit. I ciekawostki są takie, że Nitrous Oxide jest najlepszym ścigaczem, jeżeli chodzi o Nitro Karta w Time Trialach. Nazwa tego poziomu nawiązuje do albumu Thunderstruck zespołu AC/DC. I poziom ten można porównywać do okrojonej wersji Hot Air Skyway z CTR-a, z tą różnicą, że nie ma skrótów oraz barier. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Thunderstruck. I jest jeszcze jedna ciekawostka, która jest warta uwagi. We wcześniejszej wersji Nitro Fuelda, właśnie tutaj, na początku był skrót, że mogłeś skręcić w prawo i jakby polecieć, że tak powiem, na dalszą część poziomu, omijając 90%, że tak powiem, tego poziomu. I to jest warte nadmienienia, ponieważ sam to kiedyś nawet na livestreamie zrobiłem. Taki byłem hashtag śmieszny. No i tym razem Reaperaru nie ma. Czyżby Reaperaru na razie sobie zrobił przerwę? W jego miejsce wszedł ten Grizzly Polar. Jeżeli tak ten skin się nazywa. Ten, wiecie, czerwono-biały Polarek. Zwykły Penta Pingwin, jakiś taki fioletowy Fake Crash, niebieski Giri. A ten Giri to dlaczego się na niebiesko przefarbował? Współczuję mu trochę, bo nie jest człowiekiem, więc on tu musi na nowo mieć zainstalowane jakieś, wiecie, nowe... No bo generalnie, na dobrą sprawę, żeby pomalować takiego robota, to w tym wypadku trzeba by było go albo zdysaktywować, żeby po prostu on został wyłączony, albo odczepić od niego te normalne części i zamontować te kolorowe części odpowiednio. Aczkolwiek myślę, że każdy raczej by wolał przemalować jakąś, nie wiem, farbą w sprayu czy coś. Bo nie wykluczam, że coś takiego mogło mieć miejsce w przypadku Giriego. Takie, wiecie, doszukiwanie się teraz prawdy, dlaczego Giri jest niebieski, to takie fajne. Nie wiem naprawdę, ile wyjdzie odcinków z tego harda, ale coś mi się wydaje, że no trochę się przeliczyłem się trochę, tak szczerze. Nie przeoczyłem, tylko przeliczyłem. Bo stawiałem, że z tej serii wyjdzie maksymalnie 6 odcinków, a
Wyjdzie pewnie koło 13 albo 14, jak nic. Ale szczerze, będę mógł sobie zapisać tą serię jako taki kamień milowy. Zrobiłem tak naprawdę wszystko w tej serii. Nie licząc tam kapów i time triali, bo bądźmy sobie szczerzy, time triale wam parę pokazałem na live'ie, bo stwierdziłem, że nudne jest po prostu oglądanie time triali, jak failuje i nie potrafię jakieś tam traski przejść. A co do kapów, to kapy też chyba wam kiedyś pokazałem na jakimś live'ie, więc na dobrą sprawę, jeżeli mam być szczery, to już wszystko wam dosłownie pokażę z tej gry. Całą grę rozbiłem na czynniki pierwsze i pokazałem wszystko, co jest możliwe. I tutaj byśmy zdobyli niebieski token, z tego co wiem. 56, nice one. Więc change level. Zdałem sobie sprawę, że zostało nam już tylko 7 ostatnich poziomów, tak więc no dosyć ciekawie, nie powiem, że nie. Ale cóż, przyszedł czas na opuszczenie, że tak powiem, naszych poziomów, czyli Thunderstruck, Clockwork Wumpa oraz Out of Time, czyli opuszczenie fenomeny i rozpoczęcie ostatniego świata, jeśli chodzi o challenge z trofkami i praktycznie kluczami. To czas na właśnie Techni, czyli ostatni świat, rozpoczynając poziom Assembly Lane, który jest pierwszym poziomem, jeśli chodzi o Nitro Karta na PS2, jedynym odblokowanym poziomem. A w wersji na GBA mamy i Assembly Lane odblokowany, i Android Alley. Nie wiedzieć czemu, ale okej. Więc let's go. I Assembly Lane w Japonii oznacza Ongoing Assembly Factory. I ciekawostki są takie. Ten poziom można potraktować jako remix Tiny Arena i Engine Labs przez początkową sekcję z pagórkami oraz to, że pojawia się sekcja laboratoryjna, która jest podobna do Engine Labs, i że Cortex w tym poziomie jest najlepszym ścigaczem, jeżeli chodzi o tryb Time Trial, co jest warte nadmienienia. I tak oto się poziom prezentuje. No i jedziemy ze Skoksem. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie tutaj będą literki CTR. Jedna jest tutaj, czyli tak jak była w oryginale. Ale pozostałe dwie? Gdzie one są? Zaraz się przekonamy. Dobra, jest R. Ale jaka malutka ta literka. O lol. No to tu jestem zszokowany trochę. Ale też z drugiej strony się nie dziwię, czemu pomniejszyli, zważywszy na to, że ten poziom jest dosyć taki ciężkawy. To trochę się nie dziwię. I tutaj chyba będzie C, co nie? Ta. Teraz wystarczy być pierwszym. O, Velo dostał. Nie sądziłem, że puszczając kulę do tyłu trafię go. Ale...
Sorki, że w ogóle jestem taki cichy czy coś, ale po prostu się skupiłem mega na tym poziomie. Bo nie powiem, że nie, troszeczkę jestem w sytuacji dosyć kryzysowej, zważywszy na to, że jestem trzeci. O, i przy okazji Vela dobiłem. He. Więc teraz właśnie turbo w dupie i lecimy do przodu. Bo Big Norm nie może wygrać tego wyścigu za wszelką cenę, nie on, tylko ja. I to jest trochę dziwne, bo na hardzie te poziomy powinny być cięższe, a bądźmy sobie szczerzy, to, że Baby T jest ciężki, znaczy to, że Baby T jest opecki, co zresztą widać, wcale nie oznacza tego, że no generalnie powinienem mieć problemy trochę z tym poziomem, co nie? Bo wiecie, poziom trudności hard, no to powinno iść trochę ze sobą w parze, a w tym wypadku nic nie idzie ze sobą w parze i ten poziom jest po prostu żałośnie łatwy. No sami zobaczcie, jak oni są daleko, oni się nawet w ogóle nie starają. I tak, narzekam i będę narzekał. Tutaj byśmy zdobyli oryginalnie czerwonego Cetera i mamy Orange Baby T. Jeszcze nam zostało 6 poziomów do końca, więc bądźcie cierpliwi. Dobra. Android Alley. Nadszedł czas na ten poziom. No i zagrajmy sobie może... Kurde, zagrałbym tym, ale niestety nie mam tego oto skinka. Fake Baby T. Więc... A Entropy jakie ma staty? Ej, ma takie staty. Takie same staty, więc lecimy... Stone Age Doctor Entropy. Jeśli chodzi o Android Alley, to ciekawostka jest taka... ciekawostka. Japońska nazwa tego poziomu to... Here is Robot Alley. Jeśli chodzi o wspomnienia z tego poziomu, to... Bardzo lubię grać w ten poziom w trybie arcade. I w kapy, nie wiedzieć czemu. No, bardzo fajny poziom, jeżeli chodzi o oryginalnego Nitro Karta. A za dzieciaka, szczerze powiedziawszy, nie lubiłem tego poziomu, ponieważ ogólnie świat Tekni wydawał mi się dosyć trudny. Jeśli chodzi w ogóle o zrobienie reliktów, CTR-ów, znaczy CNK wtedy. I w ogóle sam w sobie świat jest dosyć trudnawy, jak dla mnie. Ale co ja tam wiem. Więc let's go. Mówię, no nie przepadałem, aczkolwiek następny poziom, czyli Electron Avenue, to był poziom, którego bardzo nienawidziłem, jeżeli chodzi o zbieranie literek. Ja wam powiem dlaczego, ale to spokojnie. Jeszcze tam nie doszliśmy. Jeszcze ten poziom nam został, żeby dojść tam. I Entrance ma, jak dla mnie, cały czas dziwny wyraz gęby, szczerze taki... Entrance? Czy tobie coś, nie wiem, urwało klepę? Coś w ten deseń. I to mnie zastanawia, dlaczego maską, szczerze, reprezentującą Entransa jest Velo, skoro... No dobra, jestem w stanie zrozumieć, że Velo był pod kontrolą... Znaczy, tfu, że Entrans był pod kontrolą Velo, okej? Okay? Jestem w stanie to zrozumieć, ale w tej części nie jest pod kontrolą. I dlaczego na przykład nie dostał UK? O, berbelucha. Moja ulubiona berbelucha, za którą tak bardzo tęsknię. A raczej tęskniłem, bo już dostałem moją berbeluchę. Dostałem moją berbeluchą. O, jest literka C, którą pominąłem. Bo, no, wiecie, to jest trochę śmieszne, zważywszy na to, że wiadomo, że wszyscy mamy... No może nie wszyscy mamy, ale... Twórcy mają trochę w dupie ten cały kanon Game Boy Advance'owych gier, bo na przykład Entrance współpracował z Ukomuką, przecież w Crashu Entrance. Nie wiem, co ma Entrance takiego w sobie, że Velo postanowił go wziąć pod swoje skrzydła, jeżeli chodzi o kontrolę, bo... Znaczy, w zasadzie to w ogóle nie wiem, dlaczego Velo wybrał sobie akurat taki team, bo... Dingodile, no bądźmy sobie szczerzy, ale średnio rozgarnięty jest. Polar i Pura tak na dobrą sprawę mu są zbędne. W sensie te postacie.
Entrance nie wiem co ma takiego w sobie. No i tam wiadomo, Zem i Zam, ale... Szczerze, Velot sobie dobrał właśnie najbardziej chyba gówniany team. Tak na dobrą sprawę. Nie obrażając tutaj Pury i Polara, bo lubię bardzo te postacie, ale... Velot sobie tak naprawdę dobrał taki z dupy team. Taki dziwny dosyć. Ale to tylko moje zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać. Tym bardziej, że Polar i Pura jakoś szczególnie szybcy nie są. Jeżeli chodzi o team Velot.